Bądź mno. Anon level 32. Pracownik w redakcji gazety Brawo Watykan. Pół roku temu szef przyjął do pracy nową lożkę. Cycata Karyna 9 na 10 level 24. Nie ma żadnych kompetencji do pracy w redakcji. Do tego jest głucha jak pień. Szef ją przyjął, bo szlifowała mu stalagmita pod biurkiem. Nie zajmowała się niczym specjalnym, bo nie była wykwalifikowana. Jej zadaniem było posprzątać, zrobić kawę, świecić cycami. W sobie to spoko, że pracuje z tobą, śmiesznie jest. Jest tak głucha, że możesz ją zwyzywać, a ta nie reaguje. I do tego widoki spoko. Jakoś od miesiąca szef jednak zaczął się na nią wkupić. Ma zwyczaj codziennie o 9.11 pić kawę. Od jakichś trzech miesięcy dzień w dzień o 9.00 miała miejsce taka sytuacja. Szef przychodzi i mówi Karyna, zrób mi kawę i posłóż mi dwie łyżeczki. Łóżka stoi 99.7 cm od niego, ale nie reaguje, bo nie słyszy. Karyna, przynieś mi małą latę i posłoć dwie łyżeczki. Reakcji zero. Karyna do k... Przynieś mi małą latę i posłoć dwie łyżeczki. Cisza. Wtedy ktoś szturcha ją, i dopiero wtedy Karina idzie robić chawę. Od codziennego krzyczenia szefowi siadło gardło. Tydzień temu z kolei szef kazał jej poodkurzać, bo trochę syf się zrobił, a miał mieć ważne spotkanie biznesowe i nie chciał się najść wstydu, że brudno. Loszka wzięła odkurzacz i zaczęła odkurzać. Z ziomkiem z pracy wpadliście na genialny pomysł. Odłączyliście jej odkurzacz z prądu. A że jest głucha, nawet się nie skapnęła i calutki dzień zapisała wyłączonym odkurzaczem podywanie. Przyszli goście na spotkanie, ale jak zobaczyli na wejściu porozpytane okruchy, paluszki, kawałki ciasta, martwe myszy i kurz, powiedzieli, że się brzydzą i nie wejdą. Spotkanie odwołano, a szef stracił kontrakt na pół bańki. Wkurzył się jak nigdy, powiedział karynie że ją zwalnia. Najlepsze w tym jest to, że zwolnił ją sześć dni temu, a ta nadal przychodzi do pracy, jak gdyby nigdy nic. Nawet nie słyszała, że już tu nie pracuje.